W dzisiejszym odcinku uczennica złapana z ziołem na lekcji. Mike Tyson otwiera swój coffee shop w Amsterdamie, nowy Black z konopiami, ale jednak bez nich, powrót Reda 2 do aptek i NBA za legalem. Odlecieć i mnie wszystko gdzie. Na początek startujemy z pouczającym tematem, a mianowicie jeśli masz zioło, nie przynoś go do szkoły na lekcję z policją. Sprawa wydaje się być nieprawdziwa. Zapytacie, kto przynosi zioło do szkoły i to na lekcję, w której bierze udział policja z psem tropiącym. Jednak faktycznie sprawa miała miejsce, jak donosi portal Weed News. 16-letnia uczennica jednej ze szkół w powiecie oławskim w swojej torbie miała brokuły, które bez problemu wytropił właśnie pies tropiący. Jak możemy usłyszeć, ku zaskoczeniu wszystkich, w pewnym momencie pies zareagował w sposób wskazujący na to, że wyczuł narkotyki. Szybko też wskazał plecak, dając jasny sygnał, że właśnie tam znajdują się substancje zabronione. Niestety, zamiast ucieczki z lekcji i nieobecności, nieletnia po czynnościach została przekazana pod opiekę rodziców, a policjanci o całej sprawie poinformowali sąd rodzinny. Zioło znalezione w plecaku prawdopodobnie nie pochodziło z apteki, ale jeśli o aptekach mowa, to na portalu Weedweek czytamy właśnie, że doświadczamy powrotu króla, bo do aptek wrócił Redzisław II, czyli Red 2. Dla jeszcze niewtajemniczonych Red 2 to susz zawierający około 19% THC i mniej niż 1% CBD. Gdy przyjmie się tę odmianę w odpowiednim czasie, potrafi być dobrą odmianą na sen, ale w szczególności ta odmiana jest najczęściej przypisywana przez lekarzy na takie problemy zdrowotne jak bóle związane z chorobami nowotworowymi i neurologicznymi, brakiem apetytu, nudnościami i wymiotami. Osobiście nie miałem jeszcze okazji testować tej odmiany. Testowałem do tej pory Aurorę 8x8 oraz niebieską i pomarańczową zawierającą po 20 i 22% tatka. Recenzję Aurory 8x8 możecie zobaczyć o tutaj. Była mowa o królu, ale wielkim królem boksu jest na pewno Mike Tyson, który w ostatnim czasie, jak się dowiedzieliśmy z Weedweeka, otworzył swój własny coffee shop w Amsterdamie. Mike'a Tysona chyba nie trzeba przedstawiać nikomu. Jest to wielokrotny mistrz świata w boksie w wadze ciężkiej. Stawia kolejne kroki w branży konopnej. 16 marca 2022 roku Mike wypuścił na rynek swoje żelki w kształcie odgryzionego ucha. Trzeba przyznać, że marketingowo to było bardzo dobre zagranie, znając historię tego produktu. Teraz powrócił w wielkim stylu, uruchamiając swój własny coffee shop w centrum Holandii. Tyson 2.0, tam znajdziecie właśnie produkty Mike'a. Jeśli już jesteśmy w tematach powiązanych z Mike'iem Tysonem, pamiętacie Black Power is Back, czyli slogan napoju energetycznego Black, który kiedyś próbował Mike? Black wypuścił nowość na rynek, konopny energetyk, tylko jak czytamy z artykułu na Weed News, ten konopny energetyk wcale nie zawiera konopi. Czytamy, w składzie napoju na próżno szukać składników pochodzenia konopnego. W składzie znajdują się woda, cukier, kwas cytrynowy, dwutlenek węgla, tauryna, aromaty, cytrynian sodu, kofeina, barwnik E150D, sukraloza, apartaman i wiele innych dodatków. Panie, daj pan spokój. Ale nie ma tam konopi. Co o tym myślicie? Czy to nabijanie klienta w butelkę? Dajcie znać w komentarzach. Komentarze na pewno nie gasną za sprawą mega informacji dla zawodników i fanów NBA. A mianowicie portal Otwieramy Oczy donosi, że uwaga, czytamy. NBA nie tylko usuwa brokuły z listy substancji zakazanych dla graczy, planuje również pozwolić tym graczom promować i inwestować w firmy zajmujące się konopiami. Umowa ma znieść też testowanie zawodników na obecność brokułu we krwi. Jest to super ruch i sam chętnie widziałbym sfazowanych zawodników w grze. To takie musi być piękne. To już wszystko w dzisiejszych konopnych wieściach. Widzimy się już niebawem. Pozdrawiam serdecznie. Bless!